Cześć, tu Agnieszka z Epinokio. Dzisiaj będzie o sznurówkach, sznurowaniu i pętelkach. Sznurowanie to dla niektórych bardzo prosta czynność. Myślę, że dla wszystkich dorosłych już w tej chwili tak, natomiast w okresie dzieciństwa każdy z nas radził sobie z tym różnie. Jedno szło troszeczkę szybciej, nauka sznurowania drugim troszeczkę dłużej. Na szczęście na dzień dzisiejszy jest wiele gadżetów, wiele zabawek ułatwiających tą naukę, czy sprawiających, że jest ona przyjemna i bardziej dla dziecka milsza, czy też zachęcająca nawet do nauki tego sznurowania. Podstawowy, jakby taki najbardziej odzwierciedlający taką klasyczną naukę sznurowania, to jest taki but do nauki sznurowania, drewniany bucik ze sznurówką, gdzie uczymy nasze dziecko sznurować buty. Na początku łatwiej jest naszemu dziecku, jak ono widzi z tej strony, niż jak patrzy z góry, w jaki sposób ma tą sznurówkę zawiązać. To jest taki tradycyjna zabawka do nauki sznurowania. Jest taka wersja też bardziej miękka. Możemy zachęcić nasze dziecko do próby podjęcia dalszej nauki sznurowania przez zabawy, które nie przypominają stricte butów i samego sznurowania. Na przykład taki ser z otworami i z myszką, którą przekładamy przez otwory i w ten sposób uczymy dziecko przekładać sznurówki w bucie. To taki pierwszy element, czyli żeby zasznurować buty trzeba mieć sznurówki, trzeba te sznurówki umieć założyć. Natomiast później możemy na przykład zaproponować naszemu dziecku takie przysznurowanie czy przytwierdzenie na przykład słonia. To oprócz tego, że uczy nasze dziecko, czy pomaga w nauce sznurowania przez zabawę, czyli taka metoda Montessori, to też wymaga pewnych zdolności manualnych, czyli też fajnie rozwija tutaj zdolności manualne naszego dziecka. I na przykład bierzemy słonika i później uczymy nasze dziecko, jak zasznurować sznurówkę, w tym przypadku jak przytwierdzić słonika do obrazku. Tak samo wygląda sprawa z tymi sznureczkami. Są to kolorowe sznureczki, które oprócz tego, że uczymy nasze dziecko sznurować, możemy z nich tworzyć różnego rodzaju obrazy nawet, które coś będą przedstawiać, a przez to też uczymy dziecko sznurować i też poprawiamy zdolności manualne dziecka, ponieważ musi ono umieścić sznurki w otworach. Są też inne zabawki, które mają dziecko nauczyć sznurować buty, natomiast są one tak skonstruowane, że tak naprawdę ten element nauki sznurowania nie jest prawie tu widoczny dla dziecka. To znaczy na przykład ubieramy pirata czy też inne postaci w takie ubranka, możemy je dopasowywać i zawiązujemy sznureczki tak, żeby ubranko nie spadło i przez to możemy kreatywnie zmieniać strój pirata oraz uczyć nasze dziecko sznurować. Zabawki do nauki sznurowania znajdziecie na naszej stronie Epinokio. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz oglądania naszych pozostałych odcinków.